Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w gildii Dungeoneeringu. No i cóż, zapis numer 2, jak mówiłem, tak zrobiłem. Jesteśmy dosłownie na tym samym etapie, z niewielkimi różnicami. Po pierwsze, nie ma cmentarza, po drugie, jakimś cudem zabrakło mi 5 monet, żeby kupić. Gdzie to? Apprentice, ale głównie dlatego, że nikt nie zginął, więc nie było tych dodatkowych przebiegów, które dały tam parę monetek. No ale mniejsza z tym. W tym momencie idziemy i kontynuujemy przygodę. Rozpoczynając nie od tego, bo do tego nie ukrywam, mam awersję. Musimy się trochę przygotować bardziej mentalnie i nie tylko. Kontynuując tutaj, Fire Lorda. Zadanie numer 2. Pokonaj gumową kaczuszkę Embro. Tak w sumie. Zobaczymy, co z tego będzie, bo nie ukrywając, na starej wersji gildii mogę powiedzieć tylko tyle. Kaczuszka to był żart. Z tym się nie dało przegrać. Po prostu było takie insta win. Tutaj z tego, co widzę, chyba... Z tego, co tutaj widzę, to chyba nie ma aż takiej wielkiej różnicy. Chociaż nie. Irytująca 5, akwatyczna, czyli wodna. 3. Dobra, czyli są jakieś nowe rzeczy. Okej. Okay. W takim wypadku na spokojnie przygotujmy się do walki i tak dalej. Tutaj to, tak. Na co się gapisz? Zaraz się z tobą policzyć coś. I dobra. Mam naszego wojownika. Nie zmieniłem imienia. Nie wiem, czemu Shannon, jak to jest facet, ale mniejsza. A i tak. Żeby nie było, wszystko się samo wygenerowało. Mamy jak zwykle ulubioną naszą umiejętność, że daje nam jakieś bonusy, więc w takim wypadku po prostu nie ma co więcej mówić. I tak. Udało się. Teraz tutaj próbujesz czegoś. Idź sobie stąd. I straszy, ale niezła próba, czampie. I wygrana bez otrzymania obrażeń, jej. No i cóż. W tym momencie powiem wam szczerze, nie wiem, czego się spodziewać po kaczuszce, więc skupmy się może na efektywach, nie na rzeczach obronnych. Tak, tutaj co to mamy konkretnie? Nie przychodź, jestem tutaj, w kąpieli. Bazyliszek? O. Ciekawe. Nie znam chyba. Może znam? Nie wiem. Nie jestem pewien. Ale okej, okay, skoro jest sytuacja taka, nie inna, to... Weźmy to. I spróbujmy się z duchem. Będzie to walka dosyć ciężka, znając życie, ale może się uda wygrać. Na wszelki wypadek zostawię tutaj zwykłego impa i gnola. Powiecie, trzeba trochę zbierać. Albo co, duża skrzynia? Ach, bardzo z tego chcę, czy coś takiego takie mówił. Dobra. Pain, a potem będzie drain. Okej, okay, więc najpierw pain. Nice try, champ. Drain. Święta pieczęć. Niestety znowu drain narzuca. O, akurat. Dobra. Ciemność, a potem będzie słup. Dobra. W takim wypadku na razie. Oj! Oj! Dobra. I jak ci się to podoba? Walka wygrana bez problemów. Ja się tego bałem. I dobra, co my tu mamy? Ostrze 1, plus 1 do życia i przeklęty. Przeklęty przeznaczenie, czyli prędkość i arkana, a tutaj prędkość i ostrze. Prędkość i arkana, więc imię możliwości dobierania kart. Zdecydowanie się przyda. I tu za to mamy skarby, zbroja i stupidity, czyli dużo obrony. Ale holy silly lepsze. Tutaj mamy wzrost i głupotę. To jest majta i ogień. Póki co, jest chyba lepsze niż takie po prostu blokady stricte pod jedną rzecz. I tak to tutaj. Na spokojnie sobie właśnie ogarnijmy wszystko. Nie ma co się śpieszyć. W szczególności, że no. Co to jest? O, on już traci jedno życie, jeśli jest otoczony przez różne rzeczy, ale dobra. Rekindle. Super. No, tutaj niestety podwójny atak, ale dobra. Święta pieczęć. Okej, okay, tutaj nie mogę blokować, więc... Oj! Tak? Uwielbiam to po prostu, to oj! Blokujemy. To mógł być błąd, ale i tak. Okej. Okay. Oj! Tak, dokładnie. I mi wygrał grę. Dziwne, ale tak. Jakaś gwiazdka, nie wiem, co to oznacza.
Ale tak, czapka, która da po prostu stałek, który da dużo rzeczy. Stracimy rekindled, prawda? Zyskamy inne. A tutaj wymieniamy Holy Seala na inne kwestie. Zbieram póki co czapeczkę. Tak się zimowo ubieramy. Dobra, tamten coś marudził, ale nawet nie wiem co. Rzucajmy tutaj pieniądzem. Nie przejmując się niczym. Bear Aula nie chcę rzucać. Lo. Mind Strike. Nawet nie będę się tym przejmował. Headbutt. Próbujesz czegoś? Headblow. Niedobrze. Na taką rzecz mogę odpowiedzieć tylko oj. Okej, znowu headbutt. Holy Seal. I cóż, będę powiedzieć, że nam wygrał grę znowu. I teraz tak, co tu mamy? Jeszcze do stupidity i więcej różnych rzeczy, więc zdecydowanie biorę. Fajny przedmiocik. Gnol. Gnol, okej, potem pójdziemy po bandytę. A do kaczuszki jeszcze wolę nie iść. Nie wiem po prostu czego się spodziewać. Wolę przygotować, wiecie, sobie porządne wyposażenie na starcie z nią. A póki co, strike to pizzę stąd. Tak, najłatwiej oczywiście przetłumaczyć na polski tę nazwę. Teraz wściekłość. Eurotoksyna. Niedobrze, więc po prostu rekindle. Byłby oj, ale rekindle lepsze. A teraz taka sytuacja, to oj. No w sumie ja coś zrobię. Nadal nie dopracowałem tego tak dobrze, jak tam było. O, tutaj możemy zdobyć plus 2 do zbroi. O. Fajne rzeczy, tylko co jeśli kaczuszka będzie miała inne efekty? Co skip. Lepiej nie ryzykować, to jest tak... Bandyta. W ten sposób łatwo będzie go pokonać później. Ja póki co jeszcze ducha tutaj zarzucę. Czemu by nie? I jeszcze zbędziemy trochę tutaj tego, chociaż nie, dobra, mamy już maxa, więc jak ci się to podoba? Wiem, że to trochę ryzykowne, ale niech będzie, bo... inne takie wolę zostawić na spooky drainy, inne takie, właśnie więc tak. I idealnie się udało z jedną raną pokonać duka, no to jest proste. Okej, okay, pelerynka, stracimy Holy Seal, zyskamy takie rzeczy. Nie, maczuga. Nie, to nie. Aj, szkoda, liczyłem na jakieś naprawdę fajne rzeczy. A ty nic. Mogą w sumie tam pieniądze dać, ale mniejsze. Walczymy z bandytą. Niebezpieczny przeciwnik, który je za jeden i ma 5 życia. Mówię dlatego, że tutaj przygotowaliśmy idealnie warunki pod walkę z nim. Ale tak, no niech was to właśnie nie zwiedzie, bo zaczyna właśnie jego piękno, potęgi. A tak za 3 z blokadą fizyczną 2. No, gdyby nie to, że jesteśmy kulczaści i możemy właśnie w ten sposób blokować jego ataki, to byśmy pewnie padli szybko. Ale póki co, no, jakimś cudem się to udało. Na fart, bo części nie ukrywam, ale no, ważne, że się udało. I tu co mamy? O, Scale Mail. Chcielibyśmy Holy Seal'a zyskali coś takiego, tutaj Warhorn. Holy 2 i Ferocious. Chcielibyśmy i Rekindle. Ale jest tego warte moim zdaniem i Flintlocka nawet nie zobaczyłem, ale trudno już się mówi. A skrzynka oferuje haczyk? Nope. Glyph? Nope. I czapkę? Nope. Wiem, że tą czapkę mają też niby dobre rzeczy, ale... Nie, naprawdę nie wydaje mi się aż takie dobre. I tak, teraz już mogę zaryzykować starcia z Owlbearem. Tak, Owlbearem. Owlbearem. Bear Owl. Tak, Bear Owl. Zawsze Owlbear mi przychodzi. No, z tego z D&D za mocno, ale mniejsze. Mind Strike, okej. Okay. Taka ładna karcioszka. Restore. Smite! Po prostu. Nie ma leczenia. Pary. Za 3. O, nie damy rady. Wiemy, więc. Będę stracę 2. Trzymam coś lepszego. Nie. Holy Seal, no, nic lepszego nie zrobię. Teraz Strike. Akurat Blinding Light. Hey bite, tutaj shift. I zwycięstwo, no jest dobrze. Pokazuję Flintlock, jest zamiast skupa. I daj tutaj
ogień i fiurę. Okej. Okay. Daje to Fire 2 tylko. Nie jest najlepsza, ale tak. A rzeczywiście jest Red Mail. Jeden do życia i takie rzeczy. Flint Lock Red Mail. No, wiecie co. To jest fajne i na pewno to wezmę, ale póki co może Red Maila. I powiem wam szczerze, tutaj jest to podwójnie uzasadnione. A, po pierwsze, chcę mieć dobre wyposażenie. Moim zdaniem to jest lepsze niż tamto. Bez jeszcze dodatkowy punkt życia, co przydatna rzecz. A druga, no jest achievement, jak wiecie, za wyposażenia różne. No i tym razem jest za coś takiego. Potrzebuję jeszcze dosłownie tylko jednej rzeczy. Konkretnie maczugi Mace'a, jak to zwał. I tak, jeśli go zdobędę, to będę miał już po prostu kolejny achievement zliczony. A więc no, warto było po prostu to zrobić. A mogę to właśnie łatwo ogarnąć, głównie dlatego, że... Tak. I dlatego właśnie, że no... Mam to odblokowane, bo Mace akurat był zablokowany za jakimś przedmiotem. I proszę, mamy Mace'a akurat. No, Crash 2, Blade 1. Tracimy parę rzeczy, ale no, dobry wybór. I you've got mail. Achievement zdobyty. Nadal nie wiem, co prawda, z czym będziemy się mierzyć, walcząc z kaczuszką, ale... To mi achievementy lecą. Więc zawalcz z nim, zobaczymy, co dostaniemy. I powiedzmy, że pokonanie tych dwóch bandytów... O, powinniśmy już zaprzestać jako tylko walki. Chociaż właśnie mam Favora. Trochę kiepsko. Może jeszcze przed kaczuszką Favora chociaż jednego zdobył, żeby dostać więcej tych kart na starcie. Bertas to zauważyłem, co prawda, ale tak. I wygrana. Głównie plus jak dużo życia stakujemy, ale... No. I teraz tak. Scale Mail. Który daje 2 zamiast 1. Tutaj możemy wbić coś takiego, no coś takiego, to nie. Tutaj skalibyśmy dwie rzeczy, a stracili trochę, nie. Scale maila biorę. Jest jeden do życia względem tego, co miałem przed chwilą, więc tak, warto. No jest ten cały bazyliszek też, ale... Oj, nie wiem. Nie wiem, czy chcę sobie z nim walczyć. Chociaż w sumie. Ostatnio raczej mam dosyć dobre, więc... Zobaczymy. Ma trochę życia i... Nie zapowiada się zbyt groźnie. Ugryzienie pająka, no okej, blok, tak. Ugryzienie zwykłe. Jak ci się to podoba? Dobra. Ugryzienie trujące, po prostu... Oj! Zwykłe uderzenie, slice. Dobra, easy jest. Po prostu jest easy do pokonania. Albo nie trafiło mu się do lepszych rzeczy. I teraz tak, tutaj Swift, stracimy takie rzeczy, to nie. Arcane 2. Ja opłacę się, to wtedy dopiero co wymieniłem, co jest lepsze. Tak. To był błąd. Nie, on tam pójdzie. Nie. A nie może on tam wejść jeszcze. Powiedzmy, że tak. Pokój tam postawię. Trochę to głupie, ale wiem. Ja to robię teraz, powiem wam szczerze, tylko z jednego powodu. Jeśli tam wygra, dostanę Favora. Favor daje nam plus jedną kartę na start. A w tym. Podczas starcia. Na początku, więc idealne. Repel. Idealne. Mam tylko nadzieję, że tak samo dobrze będziecie sobie radziły to wszystko z kaczuszką, bo jeśli nie, to... To może być kiepsko. Nie wierzę, teraz to jeszcze mogło mnie zabić. Mi się tak trafiało zbyt często. Ale nie ma co się dziwić. Dużo kart poświęciłem właśnie na to, żeby móc blokować to teraz atakami, może być gorzej. Próbujesz czegoś? Okej. Okay. Straciliśmy dużo życia, co jest niebezpieczne. Ale udało się. I teraz tak, śnieżki. Stracimy za dużo, żeby to się opłaciło. Czyli zyskamy, co prawda, nie? To nie. Leczenie się fajna sprawa, ale... Wydaje mi się, że nie. Skarb. Akurat chyba poza jego zasięgiem. Tak. Idealnie. No i jak nazwać karty? Nie możemy dostać odpowiedniej, żeby teraz to zbudować.
Okej, okay, i czy jest odpowiedni... Oczywiście. To masz bazyliszka. Powalcz sobie z nim, żeby nie marnować przynajmniej łażenia. I tym razem niestety nie zablokujemy wszystkiego, więc już jedno obrażenie, ale... Bo najgorzej, slice, okej. Okay. Bardzo... Nie najlepsze, ale przynajmniej no. Zablokowaliśmy jeden, znaleźliśmy jeden. I tak, próbujesz czegoś. Tylko ugrzenie, co? Oj. No. Jest dobrze. Teraz dostaliśmy tutaj co? Czy opłaca się stracić trzy takie rzeczy w zamian za to, żeby jak mam połowę życia, takie fizyczne zdawało więcej? Dobrze. Z drugiej strony to nam to sposób zadawania obrażeń magicznych, więc warto zaryzykować. Dobra. Nawet nie będę już czekał. Idziemy walczyć z kaczuszką. Umowa kaczuszka. Dużo życia. Bije fizycznie, okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo dużo fizycznie. Okej, okay, jest to niebezpieczna. Co? Zablokuj dwa magiczne? Recycle jeden, co? I akurat kiedy mam sobie magiczne ręce. Okej, okay, Holy Seal, przynajmniej tyle. Powinniśmy z nim wygrać. I to bezproblemowo. Gdzie tylko nie będzie blokowało, ale okej, okay, biję na oba sposoby. Body Slam, Repel, dobra. Flash. Oj. I Flame Flash. Jak się okazuje, to nie byłaś taki potrzebny, ale jej udało się. Well, this is really just quite surprising. Aren't dungeoneers just cannon fodder? But against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Dobra, dobra. Dostał Agile, czyli teraz z Swift 1 zaczyna. Fajnie. A swoją drogą jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Mam podobnie siostry u siebie, jego jeszcze nie nazwałem. A czemu nie mają gwiazdki? Ale tak, jeśli chodzi o niego, to jak widzicie też ma Swift 1 i jeszcze tutaj pisałem do życia. Więc tak, w kółko te same perki po prostu. Ale dobra. I cóż. Możemy rozszerzyć gildię, zbudować z powrotem Apprentice'a. Jak obiecałem, nie będę tutaj oszukiwał pod tym względem. Zostawiam to samo, co było w takiej samej kolejności, mniej więcej. W sensie kolejność inna, ale... Po prostu, no. Chodzi o to, że zawsze jest... A, już się pogubiłem. Ale dobra. Po prostu wiecie, mamy chyba wszystko, co mieliśmy ostatnio, chociaż nie jestem pewien co do tego, czy nie wziąłem czegoś innego. Ale tak, i teraz... Powiem wam szczerze, najgorsza część jest tutaj. Pokonaj Embro. Gdybyśmy na to mieli iść, to prędzej nim. Ale problem jest jeden. Jest achievement za pokonanie go w trudniejszej formie. Nie pamiętam też, mówiąc szczerze, jak działa Embro. Więc to będzie spore ryzyko. Ale tak. No, zaryzykujemy wszystkim, wszystko. Nie będziemy z nim walczyć w tej formie. Bo tak, będziemy miał 3 więcej życia, czyli tutaj bym miał 4, tam będzie miał 7, chyba normalnie. Ale... No naprawdę, zależy na tym osiągnięciu. Więc... Zaryzykuję nawet porażką. I koniecznością startowania po raz kolejny od nowa, bo jak mówię, chcę spróbować wygrać bez tego głupiego cmentarza. No ale cóż, to jestem ja. Jak już coś chcę zrobić i się uprę, żeby to zrobić, to zrobię ostatecznie. A póki co mamy 12 tur na jak najlepsze przygotowanie się. Więc tak, z tych rzeczy... łyżeczka. Korona albo czapka. Łyżeczka wydaje się najsensowniejsza. Oczywiście na ten moment. No więc tak. Tak. Tak.
Oj, nie, bandyta trochę za dużo, musimy znowu walczyć z goblinem niestety. Dużo tutaj zmarnujemy, żeby dojść do skrzyni, ale trzeba. Okej, okay. Interrupt, i tak to nie ma znaczenia. Teraz Headblow tu w takim razie. Okej, okay. Strike to w takim wypadku shift. Bo czemu by nie? Ale to shifta powinien zostawić na później. Sytuacja tak jak ta, że prawie bym zginął. Prawie, na całe szczęście, no. Udało mi się to rozegrać w miarę dobrze, ale. Tak. O, i teraz tutaj jeden życia nie, jeden ognia nie. Smite. Wiecie, po prostu. Musimy polegać na tym dosłownie. Mieć jakieś sensowne karty, które będą mogły blokować i atakować jednocześnie, więc. Tak, mam nadzieję, że ktoś to wyjdzie, ok. Poly Seal, super. Headbot, nie mam niczego odpowiedniego, więc niech będzie Smite. Przynajmniej 2 za 2 zrobię. Oj. To szczęście to tylko Anger, który bije jeden. Mogłem tu paść. Wniosek następujący, muszę teraz przygotować coś, co daje odporność fizyczną. Nie? Tutaj, Holy Fire. Blok 2, leczysz się jeden za każdy z go zablokowanego. No, dobra, teraz jest trochę bezpieczniej. Nie, nie, nie stawiamy skarbów. Dobudowywać jak najwięcej pokoi. Innych tego typu rzeczy, żeby być gotowym na Embro. Piekłość, no niestety nie mam jak tego zablokować, więc oj. Okej, okay, teraz Darkness. Czyli mrok. Akurat zablokujemy. Więc jedno obrażenie, drugie, tym samym trzecie. Dobra, drain. Nice try, champ. Udało się też, dobra. Akryt fog. Niestety nie mamy dwóch obrażeń, ale przynajmniej możemy jedno zadać, się nie przejmować aż tak mocno. I headbutt. Cóż. Oj. Nawet oj nie było konieczne. Jak widzicie, sam się dobił. Dobra. Teraz co tu mamy? Wymieniamy takie coś na trzy. Nie, nie. Okej. Okej, tak, tak. Zablokuj wszystko. Magiczne oczywiście, ale i tak zablokuj wszystko. Taka funkcja to po prostu, no. Warto uwagi moim zdaniem. Raula, zaryzykujemy tutaj, tutaj zombiaka. Bądźcie w głównej mierze, będziemy tutaj łazić po prostu po tych terenach, próbując wyciągnąć jak najwięcej z tego wszystkiego i teraz. Nie wiem, co będzie następne, więc zaryzykuję shiftem. Wiecie, żeby na drainy mieć obronę magiczną. Acrid fog, okej. A to też można, bo to dwa obrażenia zawsze. Spuk, okej. I wygrałem, prawie. A mówię prawie, bo jak oczywiście wiadomo, żeby pokonać ducha, trzeba go pokonać, kiedy miał jedno życie. Ale no, bezproblemowo i teraz tak, tutaj czy jest coś dobrego? Nie? Nie? Tutaj. O, tarczka byłaby bardzo dobrym wyborem, ale nie, nie możemy sobie na to pozwolić. Tutaj stracimy Mind Strike'a. Ale dobra, Ferocious może być zbawienny. Trzeci poziom. Beraula pójść. Nawet nie będę się to tam postawić tutaj po prostu, żeby było bliżej. Tak, niech sobie tu pójdzie i tyle. To wie najbardziej jak możemy. Więc tak, shift, żeby tylko dostać dodatkową kartę. Najgorzej tylko, że nie mamy. Co ja mówię, są tylko. Tylko z tym, że nie mamy nadal żadnego Piegora. A jednak wolałbym go mieć na wszelki wielki. Restore? O, nie, 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 nie. Pokonany bez utraty życia. Jest chyba dobrze. Tutaj stracimy Fire Blasta. Damian za to, że dostajemy Focus i Mind Strike, więc tak. Opłaciło się moim zdaniem. Idziemy tam, bo tam jest chociaż jeden ten cały favor. I musimy pomóc się budować w stronę fontanny. Raczej już nie zdążymy, ale warto próbować. Okej, okay, interrupt. Oczywiście.
Ej, tutaj już jest ten słabszy duch i znowu drain, a niedobrze. To focus w takim wypadku. Żeby nasz jeden atak tam jakiś magiczny był mocniejszy. Nawet nie było to konieczne, bo i tak przeżyję, ale tak... Cóż, nawet nie będę... ten... atakował, sam się dobija. Okej, okay, glif. Tutaj znowu byśmy... Za glifa byśmy stracili teraz Divine Shielda. Zyskali Arcan Barrage, czy Barraga. A nie... Nie! Nie. Bierzemy to po prostu. Jest tur. Raz, co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, nie zdążymy do fontanny przez moją kłopotę częściową. Ale tak. Najważniejsze, że będziemy mieli poziom równy z poziom Embro. Więc nawet jeśli będziemy musieli przegrywać, że tak nazwę, grając na jego regułach, to no, będziemy grać jak równie z równym. Więc tak. I od razu mówię, nie zastanawiajcie się, czemu ja mówię takie głupoty czy coś. Sam nie wiem, co ja mówię. Może kwestia tego, że jest to... Ja pamiętam, który odcinek nagrywany dzisiaj. Po prostu... szykuję się, jak już mówiłem niejednokrotnie. Dosyć ciężki grudzień dla mnie. I tak, dlatego też listopad. Przynajmniej końcówkę poświęcę mocno. I to nawet bardzo mocno na nagrywki. W sumie w jeden dzień już zrobiłem tak dużo, że... Nawet ciężko mi jakoś ile to było konkretnie, bo już nie pamiętam, co było dzisiaj, co było wczoraj i tak dalej. Jedno co mogę powiedzieć to tylko to, że definitywnie ostatni odcinek z... jak to się nazywało? Mortal Shell nagrywam przedwczoraj. Bo to akurat dokładnie pamiętam ten odcinek, w którym tylko narzekałem. Mówiłem o FPS-ach, a nic się tak nie udało osiągnąć. No i dobra. Więc nie wiem, czy jest sens więcej coś tutaj gadać, po prostu skupmy się szybko na wygraniu tego, żeby mieć to już z głowy. I na spokojnie móc zakończyć epizod, odnosząc jakiś sukces. Dwie tury. Dobra, tutaj idzie po niego. Tak, idealnie, dwie tury, żeby jakiś ekwipunek ewentualnie zmienić na lepszy. Powinno się udać. Okej, w takiej sytuacji mogę Divine Shield i tak straca tutaj więcej obrażeń niż na Oi, więc no. No i teraz trochę tego pożałuję, ale... No nie ma co i tak płakać. Oi, tak. Dobrze, że mamy to, inaczej byłoby po nas. Było blisko, ale się udało. O, tutaj stracimy to, więc nie. Tutaj stracimy to, więc nie. Tutaj stracimy aż dwie rzeczy. Spada, zyskalibyśmy mnóstwo innych kart, ale nie, nie. Wolę nie. Chociaż... Gdybym nie pamiętał, co Ember potrafi, to bym to brał, ale nie wiem. Tam jest zablokowanie dwa z leczeniem. Trzy magiczne obrażenia, zablokowanie wszystkich magicznych. No, może to było głupie, ale... Ale... Tak, zrobimy w ten sposób po prostu. I dobra. Mamy miśka. Który będzie ostatnim przeciwnikiem przed Embro. I potencjalnie przed naszą śmiercią. Wiecie, nie chcę być pesymistą, ale... No mówiąc szczerze, to jest możliwe, że nie poradzimy sobie. Mamy mniej życia, niż to by miało miejsce w przypadku... Przedniego podejścia. Co, że coś moim zdaniem trochę gorsze. Ale nie możemy za dużo wymienić, co jest najgorsze w sumie. Dobra. Jest walka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha, czy siedem miał już na tamtej wersji. Niedobrze. Chyba dziesięć. Dobra, zaatakujemy czymś takim. A, super. Jak się tu nastawiłem na magiczne, on bije tylko fizycznymi. Niedobrze.
dobrze. Nie dobrze jest. Mówię to wam, jest naprawdę źle. Jeszcze żyjemy. Ale nie jest dobrze. Dobra, zaryzykujmy. Może się uda. Jeśli nie będziemy blokady fizycznej, nie ma. Dobra, mamy co? Mamy co? Co to nie może być? I mamy jego ręczniczek. Udało się. Do you have any decency, I wonder? Like the Ivory League of Explorers. Instead you pillage and plunder and rip everything asunder. You're just a reckless bunch of marauders. Ja bym już to mówił ostatnio, ale mniejsza. Jej, udało się. Mamy teraz jakieś przygody z Willy, czyli ręcznik Embru. Wow. No, udało się i to w sobie tak ledwo, ale tak, dobrze, że tak to się skończyło. Miło jest widzieć takie sukcesy po ostatnich porażkach i zresztą, no. Jak już tak wyszło, to teraz powiem wam szczerze, na tym zakończę odcinek. I tak, co będziemy robić w następnym? Jeszcze nie wiem. I też tak samo powiem wam szczerze, nie wiem, co będziemy kupować, bo kolejna postać, w sensie Mima. No niby okej, tylko karty Mima. O. Ja dobra, nie jest aż taki zły, jak kojarzyłem. Ciekawe. Ale tak na przykład samego w sobie właśnie Mima nie wiem, czy aż tak bardzo bym chciał. Przedmioty nowe oczywiście, jak najbardziej by się przydały. Ale z drugiej strony by się pomogło odkładać już na nowe postacie, bo tutaj taki na przykład Ranger jest jakiś brzydki się trafił. Jak widzicie, to już wyższa klasa z różnymi fajnymi bardzo umiejętnościami. Tak samo potem Barbarzyńca. Naprawdę. No nie najlepszą zdolność, że tak nazwę, ale przydatną nawet. No i potężna taki. Nie to jest potężny, to jeśli chodzi o jego karty. Więc tak, po prostu muszę pomyśleć sobie jak, a póki co. Jak mówiłem, to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i do zobaczenia już w kolejnym epizodzie, więc trzymajcie się i hej, hej!